Minęła 19.30. Na Kompas Talk zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa, poniedziałek 4 lutego. Dziś będziemy rozmawiali o Botswanie. Lwy, tygrysy, żyrafy chodzące między ludźmi, tak wygląda, proszę Państwa, Botswana. To państwo w południowej Afryce bez dostępu do morza, przez co uzależnione jest gospodarczo od swoich sąsiadów. Oglądacie Kompas Talk. Botswana notuje najwyższy wzrost gospodarczy na świecie dzięki diamentom. Niestety boryka się z plagą AIDS, co trzecia osoba zarażona jest wirusem HIV. Zapraszam na Kompas Talk na żywo w internecie. Kompas.org.pl. A naszym gościem jest dzisiaj Dorota Wasilewska, ponownie w studiu, pilotka wycieczek zagranicznych. Witam serdecznie. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Lwy i dzikie zwierzęta to norma w Botswanie. Tak, owszem, ale oprócz tego są jeszcze bardzo inne, bardzo ciekawe aspekty przyrody i aspekty etniczne. Jak to jest dotykać lwa? Bardzo sympatycznie, jest bardzo miękki, miły, natomiast może być też groźny, o tym nie należy zapominać. Nie należy go dotykać po głowie? Absolutnie. Zawsze trzeba zachować taką bezpieczną rezerwę, to znaczy pamiętać, żeby dotykać go lekko i cały czas być z tyłu. Żyrafy chodzą sobie między ludźmi? Może nie aż tak, natomiast organizowane są takie piesze wyjścia w burz i wtedy można obserwować żyrafy i inne zwierzęta w naturalnym środowisku. Więcej krów niż mieszkańców? Tak, właśnie też jest taka opinia o Botswanie i faktycznie jeżdżąc spotyka się bardzo duże stada tych zwierząt. Upały. Jak w takich upałach radzić sobie w takim kraju? Upały, ale też duża wilgotność, także tutaj właściwie trzeba być przygotowanym, żeby zawsze mieć ze sobą czy coś do picia, czy ochronę od słońca, kremy z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, no i też faktycznie zmagać się z tym upałem, bo jednak nie jesteśmy przygotowani, żeby znosić go tak dobrze jak miejscowi. Piasek parzy? Botswana jest bardziej taka zielona, tych piaszczystych powierzchni jest nieco mniej niż w krajach ościennych, niemniej jednak faktycznie czuje się takie powietrze, które aż tak wibruje od gorąca. Jeśli chodzi o wizę, to potrzebujemy wyjeżdżając do Botswany? Do Botswany nie potrzebna jest wiza. No dobrze, to porozmawiajmy teraz o safari. Jest tam safari. I jest safari. W Botswanie jak najbardziej takie, można by powiedzieć, trochę bardziej wysublimowane, jeśli chodzi o porównanie z innymi krajami afrykańskimi. Takie dla koneserów, dające możliwość spojrzenia na zwierzęta z różnej perspektywy i wykorzystując również różne środki transportu. Piesze wycieczki? Piesze wycieczki to jest coś, co Botswana faktycznie może reklamować. Niektórzy może się skrzywią z tą taką dozą niebezpieczeństwa, jakie może czyhać, ale faktycznie są to bardzo małe grupy idące w burz i dobrze chronione przez miejscowych przewodników. O której najlepiej wyjść na taką wycieczkę? Gdy zwierzęta są aktywne, to znaczy wcześnie rano, gdy wychodzą na żer, w południe to oczywiście też mają swoją siestę, muszą odpocząć od promieni słońca i wieczorem, kiedy idą do wodopoju. Bezpiecznie jest chodzić na takie wycieczki? Wszystko jest, że tak powiem, zorganizowane w ten sposób, że będący z nami strażnicy parków narodowych pamiętają, jakie są reguły bezpieczeństwa. Każdy dostaje szczegółowy instruktaż przed wyjściem, no i trzeba się go stosować. W jakim języku rozmawiamy w Botswanie? Angielski jest językiem, którym się porozumiewają praktycznie wszyscy. A jeśli chodzi o hotele, znajdziemy tam hotel, w którym możemy na przykład przenocować? W dużych miastach tak, natomiast poza nimi, w parkach narodowych, no to też w niektórych z nich są szczególnie wyodrębnione obszary, w których można zrobić obozowisko, w innych w ogóle nie. Można tylko wjechać do parku i opuścić go wraz z nastaniem wieczoru, ale też można pokempingować w delcie Okavango. To jest bardzo ciekawy punkt na mapie Botswany. To o tym porozmawiamy za chwilę. Przypominam, że oglądamy cały czas Kompas Talk na żywo w internecie. www.kompas.org.pl. Zapraszamy na tę stronę internetową, a na niej znajdziemy wiele informacji, wiele przepięknych zdjęć. No dobrze, Dorota, to proponuję, żebyśmy rzucili okiem na Twoje zdjęcia. Z przyjemnością. Właśnie plan delty Okavango. Tutaj widać, jak bardzo jest rozległa. Tutaj widok z awionetki. Organizowane są takie przeloty, które dają perspektywę całej delty. To jest ogrom. 17 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni, 95% wód Botswany. I tu właśnie ekipa, która zbiera się przed wyruszeniem na wyprawę od nogami delty. Żywność, śpiwory, namioty, wszystko to pakowane jest na takie właśnie łódeczki zwane mokoro. No i oczywiście sami chętni odwiedzić deltę. To jest napęd ręczny, jest taki długi kij, którym odpycha się od dna. I też dojazd tam jest nieco utrudniony. Czasami rozlewiska są w porze deszczowej bardzo obszerne. Oglądacie Kompas Talk. Wracamy do naszej rozmowy. Cały czas w studiu Dorota Wasilewska, Botswana i Chińczycy, którzy mocno trzymają rękę
krajach afrykańskich. Chińczycy pojawiają się w takich krajach, które faktycznie potrzebują pomocy, czy to Botswana, czy kraj ościenny, Mozambiku też jest ich sporo. Przede wszystkim zainteresowani są bogactwami, które te kraje mogą zaoferować, kamienie szlachetne na przykład, czy też jakieś złoża bogactw naturalnych. Natomiast w zamian budują drogi, rozwijają telekomunikacje, czy też pomagają w budowie szkoły. Jest to taka inwazja chińska, można wręcz tak powiedzieć, bo faktycznie pracowników chińskich spotyka się praktycznie na każdym kroku, ale też nie wiadomo, jak długofalowa będzie to polityka i czy faktycznie kraje afrykańskie skorzystają. Zanim zobaczymy kolejne Twoje zdjęcia, powiedzmy jeszcze o delcie. A delta. Delta jest po prostu czymś urokliwym. Delta daje takie możliwości, jakie nie daje inny kraj Afryki. Przede wszystkim jest to miejsce, które, jak sama nazwa wskazuje, jest deltą, jest woda. Tworzą się wysepki w porze suchej. W porze deszczowej ten obszar do zwiedzania, oglądania znacznie się zwiększa. Wszystko ma swoje plusy i minusy. W porze deszczowej można wyruszyć takimi łodziami w najdalsze rejony takiej delty, odwiedzać miejsca niedostępne w porze suchej, ale właśnie w porze suchej zwierzęta kumulują się w pewnych miejscach, ponieważ mają ograniczony dostęp do wody i wtedy można zobaczyć ich znacznie więcej przy trochę mniejszych odnogach i mniejszych oczkach wodnych. Możemy przepłynąć się na przykład rzeką i obserwować zwierzęta. To są małe kanały, małe odnogi tej delty, także wpływa się w kwitnące nenufary, w takie naturalne baseny i ogląda się płazy, gady, oczywiście te mokoro nie wpływają pomiędzy hipopotamy, ni jakieś tam żyjące krokodyle, które tam stadami pływają w większych basenach. Zachowana jest jak najbardziej ostrożność i bezpieczeństwo. Czy ty płynęłaś rzeką? Każdy, kto chce obozować w delcie, musi popłynąć mokoro. Nie jest to absolutnie przymus, to jest wielka frajda, bo to są te ręcznie napędzane siłą rąk kajaczki, można tak powiedzieć, gdzie płynie się bardzo blisko w sąsiedztwie natury, nie warczy silnik, nie ma żadnych innych hałasów, jest się bardzo blisko z tym, co widać, z otoczeniem, z roślinnością. Jest magicznie? Jest. Jest magicznie porywająco. No dobrze, to proponuję, żebyśmy znów rzucili okiem na kolejne Twoje zdjęcia. Przypominam, że oglądacie Kompas Tok na żywo w internecie. Zapraszamy do kontaktu kompastok@kompas.org.pl. Jeśli chcecie zgłosić się do naszego programu, zapraszamy. No dobrze, to rzucamy okiem w takim razie na Twoje zdjęcia. Co tutaj widzimy? Wspaniały zachód słońca. Twoje zachody słońca w Afryce są czymś niesamowitym, magicznym, jakby malowane ręką malarza. Każdego wieczoru można obserwować zupełnie inny, a to przygotowania do kolacji. Bardzo proste, to jest odwrócone mokoro, ta sama łódka, którą się płynie w ciągu dnia, służy jako stół wieczorem. I właśnie spotkania ze zwierzętami, te magiczne lwy, były na tyle sympatyczne, że nie sprawiały kłopotów przy bliższym kontakcie. I tutaj jeszcze są mniejsze maluchy, dzieciaki, które mają ze 3-4 miesiące, które w ogóle są niezainteresowane wręcz. No to teraz o turystyce. Jak dostać się do Botswany? Do Botswany trochę ciężko się dostać. Ona, jej położenie sprawia, że trudno jest tam tak właściwie bezpośrednio przybyć. Ja akurat odwiedziłam ją w czasie mojej dłuższej podróży po Afryce Południowej, wjeżdżając od strony Namibii przez przejście lądowe. W każdym razie też oczywiście są połączenia lotnicze, z tym, że już z krajów afrykańskich. Jeśli ktoś celowo planowałby tylko Botswanę, chyba najlepiej dostać się najpierw do RPA, a później dopiero przelecieć do Botswany, bo jednak innych lotów z Europy bezpośrednich nie ma. Mówiłaś o hotelach, że w większych miejscowościach są, a w małych albo w wioskach śpimy w jakichś lepiankach może, w namiotach? To zależy, jaki pomysł mają lokalne biura podróży i oczywiście co jest dozwolone w którymś parku narodowym czy w danej społeczności. Najlepiej właśnie w takim mieście będąc udać się do miejscowego biura podróży, pytając o pakiet na poszczególne obszary Botswany. I wtedy można otrzymać informacje i również zbierana jest taka grupka chętnych, którym oferowane są 2, 3, 4 i więcej dniowe pobyty w danym miejscu. Tak więc oni już, że tak powiem, martwią się o to, gdzie ten namiot rozbić i jak się przygotować. Faktycznie warunki są spartańskie i na to trzeba się przygotować. A ceny wysokie? Takie pakiety, 3-dniowe pakiety w delcie Okavango kosztują w granicach $200. Mhm. To są pakiety z wyżywieniem, to jest właśnie z tym przepłynięciem mokoro. Nie ma żadnego transportu lotniczego, bo to już by były ceny wyższe.
do dalszych odległości miejscowości w tej delcie, ale to już jest taka cena, powiedzmy, wyjściowa za 3-dniowy pakiet, bo na krócej absolutnie się nie opłaca. Trzeba dojechać, trzeba dopłynąć, trzeba trochę poobserwować zwierząt, pobiwakować, także 3 dni to jest takie minimum. A ludzie przyjemni, uśmiechnięci? Tak, służący pomocą, nieprzyzwyczajeni być może do takiej turystyki na wielką skalę. Natomiast w takich właśnie kameralnych, bardziej spartańskich warunkach można poczuć i ich ciepło, i obejrzeć wspaniałe zwierzęta, takim praktycznie bardzo naturalnym krajobrazie. Organizują też safari konne dla śmiałków, którzy chcą z tej perspektywy obejrzeć również zwierzęta dzikie. Botswana to kraj trzeciego świata? Tak, tutaj jednak widać, że ta infrastruktura nie jest dobrze rozwinięta. Drogi, no to jest bardzo duży problem. Drogi są gruntowe, rozmywane, zwłaszcza te przy delcie. Wszystko zmienia się w zależności od ilości wody niesionej przez kanały i od nogi delty. Czasami jest jakaś droga, później zanika. Także tu faktycznie miejscowi strażnicy, opiekunowie muszą mieć bardzo dobre rozeznanie. No i też ci ludzie żyją bardzo biednie. To widać po ich stroju, po tych chałupkach, chatkach, które mija się po drodze, jadąc na safari czy przemieszczając się pomiędzy miastami. Jaka refleksja nasunęła ci się, jak tam byłaś, że może życie może być szczęśliwe na przykład bez pieniędzy? Życie może być szczęśliwe, gdy człowiek za wiele nie ma, dlatego że tutaj faktycznie ci ludzie żyją zupełnie inaczej. Oni żyją zgodnie z naturą, to widać. Wstają, nie budzi ich budzik. Zawsze wyrusza się na safari wtedy, kiedy robi się widno i to jest sygnał, że wtedy zaczyna się dzień. Kiedy się ściemnia, trzeba zająć się już zupełnie czym innym. Przygotowywać plany na kolejny dzień, przygotowywać się, nie wiem, do polowania, do sprzedaży swoich wyrobów, rzemiosła. Także ci ludzie faktycznie żyją tak zgodnie z rytmem natury i to jest w sumie bardzo fajne. Nie ma takiego ciśnienia, nie ma takich stresów, że ci ludzie coś muszą zrobić w danym konkretnym momencie. Myślę, że dzięki temu właśnie są szczęśliwsi. No to z taką refleksją zostawiamy Państwa. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Dorotą, która, przypomnę, jest pilotką wycieczek zagranicznych. Z Dorotą można skontaktować się przez Kompas i wyruszyć w jakąś podróż. Zapraszam serdecznie. Kompas.org.pl. Odsyłamy i zapraszamy na tę stronę internetową, tam więcej informacji, tam więcej zdjęć. Można także wrzucić swoje zdjęcia z podróży, do czego Państwa zachęcam, no bo warto inspirować i dzielić się swoimi podróżami z innymi. No dobrze, to teraz o najpiękniejszych rzeczach, które widziałaś w Botswanie. Najpiękniejsze rzeczy, piękno ludzi. Bardzo takie naturalny sposób bycia, wspaniałe również przestrzenie, piękne krajobrazy, właśnie te zachody słońca, które widzieliśmy na zdjęciu, to było też coś cudownego. No i te spotkania ze zwierzętami podczas pierwszego safari. Dla mnie to też było swojego rodzaju nowością, bo było to pierwszy raz, kiedy faktycznie w ten sposób przemierzałam jakieś zakątki buszu, wypatrując słonia, żyrafy czy też innych zwierząt i faktycznie to było takim przeżyciem niesamowitym, no i też same lwy. Zachęcamy do odwiedzania tak dalekich krajów? Tak, nie trzeba się obawiać niebezpieczeństw, dobrze być przygotowanym pod względem faktycznie czy stroju, czy mieć ze sobą różnego rodzaju środki odstraszające insekty, kremy z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, czapki, zapakować dobrze plecak i jechać w drogę. Na zakończenie naszego spotkania mam dla Ciebie jeszcze zaproszenie. Wiem, że nie będziesz mogła dotrzeć, ale może przekażesz swoim przyjaciołom zaproszenie na 9 lutego, na trzecie oko podróżnika, podczas którego między innymi wystawa aktów Patryka Martusia, który jest bardzo ciekawie się zapowiada. Szefem artystycznym od różnych projektów w Kompasie. Patryk jest teraz w szpitalu, więc życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Wracaj, Patryk, do nas. Czekamy na Ciebie. No i płyta Skokami ku wolności z muzyką reggae. Mam nadzieję, że Ci się spodoba, bo reggae często świetnie u nas gra. Radosne rytmy. Tak, dużo młodych zespołów z polskiej sceny reggae. Mam jeszcze dla Państwa zaproszenie na imprezę, która nazywa się Walentynkowe Single Party. Ta impreza odbędzie się 14 lutego w Klubie 70 w Warszawie. Zachęcam, jeśli chcą Państwo otrzymać od nas to zaproszenie, proszę wysyłać wiadomości kompas.tok@kompas.org.pl. kompas.tok@kompas.org.pl. 2 pojedyncze zaproszenia dla singli na tę imprezę właśnie mamy, a to dopiero początek.
różnych prezentów, które w Kompas Talk będziemy rozdawali, więc oglądajcie nas cały czas na żywo w internecie. To tyle na dziś. Bardzo dziękuję za spotkanie, było mi bardzo miło. Dziękuję Doroto za to, że odwiedziłaś po raz kolejny nasze studio i jutro też się spotkamy o... na Nibi, tak? Tak, jutro będziemy kontynuować afrykańskie klimaty. Zapraszam. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, Tomasz Słodki.